Cześć wszystkim. Taki szybki filmik zrobimy. Trochę Carpus Fortunei. Jak widać śnieg na dworze leży. Jest w tej chwili 7 na plusie. Postanowiłem go wystawić. Od wczoraj stoi. Niech łapie tego naturalnego światła. Przewietrzy się. Nic mu nie będzie. Wytrzymał u mnie. Kilka dni było. Raz było minus 8, raz było minus 6. Przeżył. Teraz zapowiadają 2 tygodnie takiego, powiedzmy, że ciepła. Oczywiście temperatura spadnie tam poniżej 4-5 stopni. Owinę donicę starym kocem plus plandeka, żeby bardzo nie nałapała bryła wilgoci. Niech sobie stoi. Przejdźmy do szklarni. Idziemy. Tak, moje siewki pomidorów i papryki. Postanowiłem posadzić tu w szklarni latem, żeby szklarnia nie stała pusta. Bawole serce. To jest zwykły, wysoki. Malinowy. I papryka słodka. Tyle mi tego wykiełkowało. Naprawdę, żeby banany tak wschodziły jak te pomidory, to by było ekstra. 120 siewek mam. Będę musiał trochę porozdawać na pewno, bo tam ze 30-40 krzaków wsadzę tutaj w szklarni, a trochę przetestuję w gruncie, a resztę będę miał do wydania. Znajomym porozdaję i... Przejdźmy dalej. Tamten Maurelli traci liście. W ogóle te z rodziny Encete, zauważyłem, zaczynają się strasznie pocić. Wyłazi z nich woda. I to szczególnie jak zaświeci słońce. Jak tutaj temperatura skoczy, powiedzmy tam 15-20 stopni, to od razu wypociny. Ale tylko te 3. I wentrykosum zielony tak samo ma. Reszta spoko. W tej chwili nie grzeje, drugi dzień. Temperaturę w szklarni mamy 10,5 stopnia. Dzisiaj na noc zapowiadają 5 stopni na plusie. Później delikatny spadek do 0, do minus 1. Wtedy włączę. Co więcej, ano, basio widać, zaczynają się rozwijać. Tutaj ten kielich to już naprawdę porządny. Reszta bez zmian. Lacio karpa. No i chyba tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.